Witajcie. Słuchajcie, no sytuacja jest jaka jest. Widzicie, co się dzieje na granicy, jest dużo rzeczy. Te szczekaczki wszystkie, już nie wiem, po prostu brak mi słów naprawdę do określeń tych wszystkich oszołomów, że ci biedni ludzie na granicy, to są, słuchajcie, widać, kim oni są, no. To są bandyci. Ci, którzy są uchodźcami, to rzeczywiście są uchodźcami, ale po prostu atakować żołnierzy. Słuchajcie, ja pierwszy raz wyjechałem za granicę, potrzebowałem wizę. To był chyba 88 rok. Czekałem 3 tygodnie w kolejce. Zapłaciłem jakieś tam, nie pamiętam, 100 marek chyba wtedy. Po prostu były straszne pieniądze, żeby dostać taką wizę. Wyczekana. Dostałem tą wizę na miesiąc i słuchajcie, co by się stało, gdybym chciał przekroczyć zieloną granicę, taką, nie wiem, w lesie, przez Odrę, bo to do Niemcy wiadomo i tak dalej. Słuchajcie, no ustrzeliliby mnie tak, jakbym tam stał i nikt nie miałby do nikogo pretensji. Nielegalne przekroczenie granicy i nikogo nie obchodziło, że to była komuna, że ludzie chcieli się wyzwolić z tego komunizmu, że azyl polityczny. Nikt by nikogo nie pytał. Odstrzeliłby łeb i taki byłby finał tej sprawy. A tutaj po prostu, słuchajcie, no, żeby żołnierz na granicy musiał się zastanawiać, czy wolno mu strzelić, no słuchajcie, to jest droga, ta granica, tak? I teraz po tamtej stronie jest obce państwo, po tej stronie jest nasze państwo. I w momencie, kiedy ktokolwiek bez żadnego zezwolenia na tej zielonej granicy wchodzi na tą drogę, podlega karze śmierci. Tak to wygląda. I to jest zgodnie z prawem. To jest uznane jako atak na suwerenne państwo i wtedy to jest rodzaj wypowiedzenia wojny, obojętnie czy wam się to podoba czy nie, takie jest prawo. To jest atak na suwerenne państwo. Jeżeli chcesz, człowieku, przyjechać, od tego są przejścia graniczne, od tego są wizy, jeżeli nie masz, musisz pokazać, wizę dostaniesz albo ci odmówią, ale takie są zasady. Ale żeby dopuścić do tego, że polski żołnierz został zaatakowany nożem, zamordowany w tym momencie, inni, którzy oddali strzały ostrzegawcze, czy też bezpośrednio nawet w tych atakujących, gdyby nawet któryś zginął, nie ma prawa być żaden z tych żołnierzy pociągnięty do odpowiedzialności. Oni po to zostali tam zatrudnieni, żeby bronić tej granicy. I co? I kto za to powinien odpowiedzieć? Teraz całe to lewactwo schowało, skuliło ogon pod siebie. Mordy w kubeł wszyscy dali. Nikt nie umie się odezwać. Powiedzieć, że to biedni ludzie. Jakiś tam oszołom, nie pamiętam, który to powiedział, ale takie były dyskusje, że to są biedni ludzie. Ja naprawdę, słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko tym ludziom, którzy chcą przyjechać do Polski, czy do Unii Europejskiej, czy jakkolwiek. Ale są od tego odpowiednie zasady. Nie po to one zostały ustanowione, żeby ktoś sobie po prostu łaził przez zieloną granicę. My musieliśmy wywalczyć. Inną sprawą, że zostaliśmy oszukani, perfidnie okłamani przez całych tych kacyków solidarnościowych, że tak powiem. Z wyjątkiem paru takich uczciwych, rzetelnych ludzi, którzy po prostu zostali zmarginalizowani. O, przepraszam, tu sobie wybrałem trudne słowo. Niechcący. No ale dobra, bez żartów. No i tak sytuacja się przedstawia, że zaczynamy popadać, słuchajcie, w jakiś obłęd, w jakąś paranoję. Przecież to się kupy nic nie trzyma. Po co są te granice? Po co jest ta strefa Schengen? Zresztą, słuchajcie, oni sami mówią, nielegalni imigranci. Czyli jeżeli taki nielegalny imigrant będzie przekraczał nielegalnie granice, łamiąc prawo, a my, czyli państwo polskie w osobie rządzących, czy też cała Unia Europejska jako strefa Schengen, również w osobie tych rządzących w Parlamencie Europejskim, ta Urszula i tak dalej, ta cała reszta, skoro się godzi na łamanie prawa, wobec tego może my wystąpimy na przykład, że oto, nie wiem,
wymyślimy sobie napad na jakieś tam coś, kogoś, nie wiem, śladem, powiedzmy, przykładem Piłsudskiego, napad na pociąg pod koniec XIX wieku. Opierdzielili wagon z pieniędzmi i mieli kasę na przewrót. Słuchajcie, no i w tym momencie, no chwileczkę, no oni mogli nielegalnie przekroczyć granicę. Nielegalnie mogli zamordować polskiego żołnierza. I jakoś nikt z tego konsekwencji żadnych nie wyciąga. To może, żeby była sprawiedliwość społeczna, to my rzeczywiście może się, nie wiem, tam powiedzmy wymyślimy jakieś sobie też nielegalne rzeczy i będziemy wymyślali z kolei, może nie wymyślali, żądali od rządzących identycznego nas traktowania. No albo, słuchajcie, jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy. Jeżeli wolno robić nielegalne rzeczy, no to wolno. A nie temu wolno, temu nie wolno. No halo, baza. To już podlega, taki człowiek podlega pod dyskryminację. Im wolno nam nie, czyli jesteśmy dyskryminowani. Tak nie może być. To są po prostu rzeczy absolutnie niedopuszczalne i z tym coś należy zrobić i to błyskawicznie. Minister, przede wszystkim minister obrony, powinien się podać natychmiast do dymisji. Tamten prokurator, czy tam ktokolwiek, nie wiem, kto tam jest i zarządził, że tak powiem, aresztowanie tych żołnierzy i wszyscy ci, którzy brali w tym udział, powinni natychmiast zostać zwolnieni, bo przecież ten żołnierz po to tam jest. A to, czy oni się umawiali, że oni mają wspólną wersję, pewnie, że się umawiali, bo się bali. Ale co to jest za robota, że on dostaje karabin, ten żołnierz, stoi, żeby pilnować granicy, to nie dostaje plastikowy czy drewniany, tylko prawdziwy z tą amunicją. Po co? Ano po to, żeby bronić, tak? Czyli dostaje ten karabin, ale nie wolno mu go używać, tak? No świetnie. No gratuluję, nie wiem kto to wymyślił. Ale słuchajcie, musimy się obudzić. Ja widziałem po prostu po paru komentarzach w internecie, na temat całej tej sytuacji. Teraz wejdę też troszeczkę na temat rolniczy. Mamy to, co ja mówiłem, słuchajcie, od ładnych paru miesięcy, nie wiem, będzie bez mała rok, że z tym rządem się nie rozmawia. Bo oni, to jest na tej zasadzie, że oni z nami rozmawiać też nie będą. To są na takiej zasadzie później, ja nie mogę, ja nie umiem, muszę pogadać, pojechać do Brukseli, zobaczymy, co Urszula powie. I tak dalej, i tak dalej. Więc tu będzie po prostu mataczenie, mamienie wszystkich po prostu dookoła. Że tak, oczywiście, podpiszemy. Oni nawet wam podpiszą pismo, że podpiszą pismo. To jest taka po prostu ciuciu babka i krótko choroba psychiczna. Albo po prostu, nie wiem, już łgarstwo, oszustwo. Ja nie wiem po co, to po prostu paranoja. Nie można takich rzeczy robić. To jest... słuchajcie, no nie wiem, jak to nazwać, no co tu zrobić. Jedyne co, to co mówiłem od samego początku. Sejm, Senat, Urząd Prezesa Rady Ministrów, oni od tego są, oni są za to odpowiedzialni, mają to uchwalić natychmiast już teraz, a potem, czyli na przykład blokujemy granicę i koniec, nie wjeżdża żaden autobus, żaden samochód, żadna hulajnoga, żaden pociąg, żaden samolot nie przelatuje z Ukrainy, nic. Rozumiecie? Mało tego, jeżeli po prostu będzie na przykład sytuacja, w której będą chcieli mataczyć, a zawsze po prostu tacy delikwenci się znajdą, i na przykład wysyłać najpierw z Ukrainy swoje zboże, załóżmy na Litwę, i z Litwy ma przyjeżdżać do nas, to w tym momencie na przykład tą Litwę należałoby oskarżyć o działanie na szkodę Polski. I to w ten sposób się załatwia. Pojechać na przykład do takiego litewskiego ministra odpowiednika, słuchaj, pogadać z nim, po to oni są zatrudnieni, po to oni tam siedzą, a nie żeby wydawać zezwolenia, brać pensję i stawiać pieczątki. Nie, nie po to. Oni są po to, żeby bronić naszych interesów. Naszych w sensie polskich i naszych w sensie unijnych. A nie z jakimiś tam paroma oligarchami, którzy obracają miliardami, po prostu robią takie kokosy na tym, że głowa boli, ich naprawdę to gówno obchodzi. Co my będziemy jedli i tak dalej, czy to jest legalne, czy to nie jest legalne. Wszystko podciągają pod pomoc Ukrainie, tymczasem na Ukrainie, słuchajcie, jest zabawa, impreza. Tam się nic nie dzieje, zobaczcie, po prostu w Kijowie, w Lwowie, tam po prostu nawet ludzie, którzy tam mieszkają, wrzucają do internetu filmiki, gdzie tam jest cisza, spokój, sielanka. Na dalekim wschodzie Ukrainy, na terenach w tej chwili zajętych przez Rosję,
tam się dzieją jakieś potyczki i tak dalej. Dlaczego my nie wiemy na przykład nic, co się dzieje ze strony na przykład rosyjskich wiadomości? Bo mówią, że propaganda. No fajnie, no pewnie, że propaganda. A nasi co robią? To nie jest propaganda? Co to jest, słuchajcie, za polityka, że my możemy mieć obraz danej sytuacji tylko jednostronny? I jak my mamy sobie wyciągnąć własne wnioski? A potem siedzą paru delikwentów na internecie i wypisują bzdety po prostu, bo usłyszał w telewizji jakiejś takiej, siakiej czy owakiej. I to jest świętość już, bo w telewizji powiedzieli. Mózgu wełbie za 3 grosze, że tak powiem, za Fredrą. I tak to się po prostu... Kto to widział? Kto to widział? I takie rzeczy po prostu robić... Ja nie wiem. Co tu się dzieje? Czy my rzeczywiście mamy w Polsce tak niewiarygodnie wysoką liczbę półgłówków, jak mawiał mój dziadek, świętej pamięci, że nie potrafią nic samego, po prostu sami z siebie wyciągnąć właściwych wniosków, pomyśleć, że potem głosują na, krótko mówiąc, na tych wszystkich potomków ubeków, esbeków, politruków sowieckich, którzy w ilości 250 tysięcy chyba tu przyjechało na tereny polskie, żeby stanowić władzę jeszcze za Stalina, zaraz po wojnie. Oni się porozmnażali, pożenili, pozmieniali nazwiska i on dzisiaj jest Kowalski, Nowak i jakiś tam inny. Nie sposób do tego dojść. I teraz mamy dowody osobiste, w których nie wiemy, czy to jest Polak, bo kiedyś, pamiętam, to się wpisywało, żeby dostać dowód osobisty, pochodzenie, przynależność, wiara. I wtedy człowiek wiedział, z kim ma do czynienia, prawda? Dzisiaj nie ma, tajemnica. To jest... Nie wiem, co to jest, no. I potem głosują po prostu wyborcy, mówią, że to jest fantastyczny człowiek, to jest mądry, bo w telewizji usłyszał, prawda? I zostaje na przykład komik, krótko mówiąc, Pacynka zostaje prezydentem Ukrainy, a u nas następny komik, czy tam inny jakiś tam aktor, nie wiem, po prostu zostaje prezesem partii, dostaje się do Sejmu. Człowiek, o którym jego współpracownik powiedział, że no on był raczej marny taki, no tam nie wiem, co on osiągnął po prostu z sobą, ale wiele tego nie ma. I jedyne, co potrafią, słuchajcie, to hura, tęczowe flagi, prawda, zrobimy sobie paradę jakąś tam miłości, czy inne jakieś tam spotkania, hura, aborcja, hura, chłop z chłopem, baba z babą. No gdzie to nas prowadzi? Ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, że dwóch chłopów będzie spało razem, dwie baby będą spały razem, czy jakieś inne po prostu z mojego punktu widzenia dewiacje. Ale to jest ich sprawa. To nie jest sprawa polityczna, to nie jest sprawa wagi państwowej, że taki, siaki czy owaki zostaje oto posłem i jedyną jego zasługą jest to, że jest homoseksualistą. No co to jest? W którą stronę my zmierzamy?